Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się. A każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki! Odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci! Powiedział Bartek, uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnie, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się. Powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Cześć!
wspaniałego w ten piękny dzień. Dziś tu nauczymy się. Ból ucha. To było piękne, słoneczne popołudnie. Basia postanowiła odwiedzić swojego przyjaciela Bartka. Wybieram się nad strumień, zbierać kamyki, pójdziesz ze mną? Ale Bartek nie miał ochoty na zabawę. Nie wiem, Basiu, strasznie mi zimno. Do tego boli mnie głowa i ucho. Ojej, twoje uszy są czerwone, powiedziała Basia. Masz gorączkę, polecę po doktora Sowę. Biedronka poleciała prosto do dziupli doktora Sowy. Panie doktorze, musi pan polecieć do Bartka, jest bardzo chory. Doktor Sowa szybko spakował swoją torbę, założył biały fartuk i poleciał do chorego ślimaka. Witaj, Bartku. Niech ci się przyjrzę. Muszę cię posłuchać. Bartek zdjął piżamę i oddychał głęboko, tak jak prosił doktor. Otwórz buzię. Muszę obejrzeć twoje gardło. Nie chcę, odparł Bartek. Ale muszę sprawdzić, czy jest zaczerwienione, wyjaśnił doktor Sowa i poświecił latarką do gardła małego ślimaka. A teraz zajrzę do twojego ucha. Bartkowi się to nie podobało. Zaczął płakać i zatkał dłońmi uszy. Nie wygłupiaj się, Bartek. To w ogóle nie będzie boleć. Basia wzięła Bartka za rękę, żeby poczuł się lepiej. Miała rację. Badanie w ogóle nie bolało. Bartku, zaczął doktor Sowa, masz paskudne zapalenie ucha. Mocno się przeziębiłeś. Codziennie musisz pić łyżkę tego lekarstwa. Pij także dużo ciepłej herbaty i rób gorące okłady na uszy. Przyjaciele Bartka natychmiast ruszyli z pomocą. Baltazar przyniósł miód, Matylda kwiaty rumianku, a Staś owoce dzikiej róży. Przygotowali dla pacjenta herbatkę. Basia podgrzała na patelni ziarna pszenicy i przesypała je do małych torebek. Przyłóż je do uszu, aż wystygną. Bartek założył torebki i nie zdejmował ich do czasu, aż stały się chłodne. Następnego dnia Basia znalazła błyszczące kamyki na stoliku Bartka. Wow, Bartek, jakie piękne kamyki! Kto ci je dał? Znalazłem je przy strumieniu, z dumą odpowiedział Bartek. Poszedłeś nad strumień? Ze złością zapytała Basia. To bardzo niemądre! Nadal jesteś chory! Znowu będzie cię boleć! Basia miała rację. Wkrótce Bartek znowu dostał gorączki i musiał leżeć. Jego przyjaciele odwiedzali go każdego dnia. Czytali mu bajki i robili teatrzyk kukiełkowy. Ale gdy tylko Bartek zaczął czuć się lepiej, rozchorowała się Basia. Teraz to ją bolały uszy, ale Bartek zaopiekował się przyjaciółką. Przygotował dla niej herbatkę i ciepłe okłady na uszy. Tym razem doktor Sowa przyleciał do Basi. O rety! Wygląda na to, że mamy nowego pacjenta. Najwyraźniej zaraziłaś się od Bartka. Powiedział Basi, co musi robić, a potem obejrzał Bartka. Wyglądasz dobrze, ale na wszelki wypadek cię zbadam. Wszystko w porządku. Wyzdrowiałeś, mały ślimaku. Minęło kilka dni. Basia przyjmowała lekarstwa. Piła mnóstwo herbaty i nie wychodziła z łóżka. Wkrótce poczuła się dużo lepiej. Doktor Sowa przyleciał obejrzeć ją po raz ostatni i powiedział, że jest zdrowa. Wreszcie możemy iść nad strumień zbierać kamyki. Bartek był bardzo szczęśliwy. Hurra! Wszyscy idziemy nad strumień! Krzyczały pisklęta doktora Sowy. Pamiętajcie o ciepłym ubraniu. Na dworze jest zimno. Doktor nie musiał tego przypominać. Basia i Bartek byli ciepło ubrani. Oboje założyli szaliki i ciepłe buty. Bawili się na dworze do wieczora. Uzbierali całe wiadro błyszczących kamyków. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święta. Był chłodny zimowy dzień. Biedronka, Basia i ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko.
Zabierzemy je do domu? Przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie. Zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka. Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy. Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła! Nie odchodź, gąsienico! Spędź z nami święta! Dziękuję! Z radością z wami zostanę! Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku, powiedziała Biedronka. Była zachwycona. Jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt, powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików. Każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, chrząszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Mały trzmiel. Pewnego dnia Basia, Bartek i Baltazar poszli bawić się na łąkę. Chcieli wypróbować spadochron, który zrobił Baltazar. Ale mały trzmiel zbierał kwiatki i śpiewał radosne piosenki. Zima za nami, wiosna już jest, uwielbiam kwiaty niebieskie też. Jako pierwszy przywitał się z trzmielem Baltazar. Witaj, mały trzmielu. Nazywam się Baltazar. To ślimak Bartek i Biedronka Basia. A ty jak się nazywasz? Jestem Dorotka.
Leciałam właśnie do domu, ale postanowiłam się zatrzymać i pozbierać na łące śliczne kwiatki. My idziemy wypróbować ten spadochron. Chcesz się przyłączyć? Zapytał Baltazar. Z przyjemnością. Baltazar i Dorotka skoczyli pierwsi. Później Basia i Bartek wypróbowali kolorowy spadochron. Bawili się do późnej nocy. Pobawisz się z nami jutro? Zapytał szczęśliwy Baltazar. Nie mogę. Z samego rana muszę odlecieć. Mój dom jest daleko stąd, a przede mną kawał drogi. Bartek, Basia i Baltazar pożegnali się z Dorotką. Baltazar był bardzo smutny, więc Basia zapytała go. Co się stało? Baltazar ma dziewczynę. Zaśmiał się Bartek. Nie naśmiewaj się z niego, powiedziała ze złością Basia. Wiesz co, Baltazarze? Poproś Dorotkę, żeby tu została. Możemy zbudować dla niej dom w lesie. Świetny pomysł. Polecę rano na łąkę i poproszę ją, żeby została. Następnego dnia Baltazar i Basia wstali bardzo wcześnie. Śpieszyli się na łąkę, żeby porozmawiać z Dorotką. Ale przybiegli za późno. Trzmiel zdążył już odlecieć. Jedyne, co znaleźli, to pożegnalny list, który Dorotka przyczepiła do drzewa. Baltazar usiadł na trawie i zaczął płakać. Tym razem Bartek się z niego nie śmiał. Biegnijmy za nią, powiedział mały ślimak. Na pewno ją dogonimy. Bartek, wleczysz jak ślimak. Jeśli się nie pośpieszysz, nigdy nie dogonimy Dorotki. Bartek już miał odpowiedzieć Baltazarowi, gdy zza krzaka wyszedł jeż. Może będę w stanie pomóc. Nie jestem zbyt szybki, ale na pewno szybszy od was. Przyjaciołom spodobał się ten pomysł. Zbudowali mały wózek z łupiny kasztana i przymocowali do kolców jeża. Jeżowy rydwan był gotowy do drogi. Odpocznijmy trochę, zaproponowała Basia, gdy zrobiło się ciemno. Ruszymy jutro z samego rana. Baltazar znowu zaczął płakać. Nigdy jej nie odnajdziemy. Czuję coś słodkiego. To kwiat bzu. Bzu? Zdziwiła się Basia. Ale tutaj nie rosną krzewy bzu. Rozejrzyjmy się. Chcesz wrócić i zamieszkać z nami? Zbudowaliśmy ci mały domek na drzewie. Nie musiałabyś wracać do siebie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli z nami zamieszkasz. To wspaniały pomysł. Będzie nam bardzo miło. Zgodnie przyznali. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę z wami zamieszkać. Odpowiedziała Dorotka. Była szczęśliwa. Pokonaliście daleką drogę, żeby mnie znaleźć. Jesteście tacy mili. Wszyscy wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali z powrotem na łąkę. Już następnego dnia rozpoczęli budowę. Zbudowali dom dla Dorotki w pobliżu bzów. Gdy dom był gotowy, urządzili duże przyjęcie. Zaproszono wszystkich mieszkańców lasu. Tańczyli i jedli do późnej nocy. Wspaniale przywitali nową sąsiadkę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Morska przygoda. Pewnego letniego dnia Biedronka Basia i ślimak Bartek znaleźli kolorową książeczkę. Było w niej mnóstwo zdjęć morskich zwierząt. Ryb i krabów. Było też dziwne zwierzę, którego Bartek wcześniej nie widział. To ośmiornica, ale też nigdy żywej nie widziałam. A może wybierzemy się nad morze? Zapytał uradowany Bartek. Bartek, ale my nie wiemy, gdzie jest morze. Już wiem. Zapytamy doktora Sowę. On wie wszystko. Doktorze Sowo, jak możemy dostać się nad morze? Musicie wybudować łódź i popłynąć strumieniem. On zaniesie was do rzeki, a ta prosto do morza. Bartek i Basia podziękowali doktorowi Sowie za radę i szybko zabrali się do pracy.
Trzy pisklaki z radością pomogły im zbudować łódź. Przyjaciele wskoczyli na pokład. Strumień i rzeka ponieśli ich do morza. Hurra! Zobaczymy morze! Wiatr pchał ich łódź w dół strumienia i rzeki. Nie minęło wiele czasu, gdy ich oczom ukazało się błękitne morze. Jesteśmy! Zawołał Bartek. Wyciągnął łódź na brzeg i przywiązał ją do palmy. Chodź, Basia! Zanurkujemy na samo dno morza! Pod powierzchnią wody przyjaciele zobaczyli mnóstwo różnych zwierząt. Zauważyli dużego kraba i popłynęli za nim na powierzchnię. Przepraszam, powiesz nam, gdzie możemy znaleźć prawdziwą ośmiornicę? Zapytała Basia. Złapcie się za moje szczypce, a pokażę wam małą wysepkę, gdzie ośmiornice lubią wypoczywać. Krab pokazał im, o którą wyspę chodzi, i odpłynął. Ośmiornica była dużo większa niż przypuszczali. Wystraszyli się jej. Bartek i Basia schowali się za dużym kamieniem. Wtedy ośmiornica wpadła na dobry pomysł. Pozbierała kamyki i zaczęła nimi żonglować swoimi ośmioma ramionami. Mała Biedronka i Ślimak wyskoczyli zza kamienia. Podejdźcie bliżej, powiedziała ośmiornica. Pokażę wam najładniejsze kamyki na mojej wyspie. Bartek i Basia szybko zaprzyjaźnili się z ośmiornicą i świetnie wspólnie się bawili. Musimy już wracać, powiedziała Basia. Do widzenia, miło było cię poznać. Pa, pa. Odpowiedziała ośmiornica i każdemu dała po błyszczącym kamyku. Bartek i Basia wskoczyli do łódki i próbowali wiosłować, ale było im bardzo ciężko. Orety, nie zdołamy wrócić! Będziemy musieli wysiąść z łódki! Basia naprawdę się bała. Bartku, mówiłam ci, że nie powinniśmy oddalać się od domu. Basiu, miałaś rację. Ale wtedy kamień zaczął się ruszać. Czemu jesteś taki smutny, mały ślimaku? Zapytał kamień. Bartek roześmiał się. To nie był kamień, tylko żółw. Moje przyjaciółki, tęczowe ryby rozpoczynają długą podróż. Popłyną aż do źródeł strumienia. Z radością zabiorą was ze sobą. Bartek i Basia pożegnali się z żółwiem i usiedli na grzbiecie ryby. Wszyscy ruszyli w stronę domu. Zrobiło się już ciemno, gdy ryby dotarły w pobliże domku Basi. Bartek i Basia podziękowali rybom, a one odpłynęły. Widzisz, Basiu? Wszystko dobre, co dobrze się kończy, zauważył mądrze mały ślimak. Z czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród mchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale... Orety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki! Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród mchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda.
Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć Żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko Czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę? Wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół? I każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł. Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła. Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy. Krzyś! Masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli, odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło, powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie, powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia, pewnego dnia powiedział Krzyś, na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe. To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka.
Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował sobie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie. Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? O! Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumykiem po środku. Sami zbudowaliśmy most. Z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną. Powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu. Powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi! Życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć, Bartek! Pośpiesz się! Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały Ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mam z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik.
Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki. Wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę. Powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła. Z czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Słoneczniki. Bartek i Basia zasadzili na wiosnę nasiona słonecznika. Podlali je i czekali na pojawienie się roślin. Kiełki zmieniały się w małe rośliny, a te w duże. Latem ukazały się przepiękne żółte kwiaty. Hurra! Zawołali przyjaciele, gdy ujrzeli piękne kwiaty. Bartek zauważył, że kwiaty układają się w jedną stronę o poranku, a w drugą po południu. Zobacz, Basia, odwracają głowy. Ponieważ zawsze chcą patrzeć na słońce, dlatego nazywamy je słonecznikami. Gdy słońce zaszło, słoneczniki opuściły głowy i poszły spać. Następnego dnia leśnych przyjaciół obudził krzyk przerażenia. Horety! Co się stało z naszymi słonecznikami? Zapłakała Basia. Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Szlochał Bartek. Ktoś podgryzł łodygi naszych słoneczników. Matylda polała łodygi świeżą wodą, a Basia owinęła je miękkimi źdźbłami traw. Wkrótce słoneczniki ponownie się uśmiechnęły. Przyjaciele spotkali się w domku Baltazara, by zdecydować, co dalej robić. Co my teraz zrobimy? Zapytał Bartek. Ktoś musi pilnować słoneczników w nocy. Ja będę pierwsza. Odważnie zaproponowała Basia. Mała Biedronka ukryła się za krzakiem i uważnie obserwowała słoneczniki. Nie musiała długo czekać. Wkrótce pojawił się chomik i zaczął podgryzać łodygi. Basia wyskoczyła z kryjówki i krzyknęła – sio! Zaskoczony chomik uciekł i tej nocy już nie wrócił. Następnej nocy słoneczników pilnowała Matylda, później Baltazar i Staś. Następnie przyszła kolej na Bartka. Mały ślimak usiadł cichutko za krzakiem, czekał i czekał, aż w końcu zasnął. Nie obudził go nawet chomik obgryzający łodygi kwiatów. O
O rety, musiałem zasnąć i nie przypilnowałem słoneczników. Westchnął Bartek, gdy następnego ranka zobaczył smutne słoneczniki. Bartek spał, gdy chomik znów zjadał łodygi. Dlaczego jesteście tacy smutni? Zapytał doktor Sowa. Basia opowiedziała mu, co się stało ze słonecznikami. Powinniście porozmawiać z chomikiem. Poproście go, żeby nie krzywdził słoneczników. Zaproponował doktor Sowa. Tam jest! Śpi w krzakach! Bartek szepnął do przyjaciół. Hałas obudził chomika. Gryzoń przestraszył się przyjaciół, a oni jego. Nie musisz się bać! Chcemy cię tylko poprosić, żebyś nie zjadał naszych słoneczników. A co wtedy będę jadł? Zapytał chomik. Przyniesiemy ci mnóstwo jabłek i marchewek. Gdzie mieszkasz? Zapytał mały ślimak. Nie mam swojego domku. Odparł smutno chomik. Nie masz swojego domu? Powtórzył zdziwiony Baltazar. Zbudujemy ci dom. Basia przyniosła jabłka, Bartek nasiona, Matylda rodzynki, Baltazar liście mlecza, a Staś marchewki. Mój domek jest super! Powiedział radośnie chomik. Dziękuję, że przynieśliście mi jedzenie. Chomik nie musiał już zjadać łodych słoneczników. Do końca lata kwiaty uśmiechały się do Bartka, Basi i ich przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę. Był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja. Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę! Proszę! I tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz! Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić! Zawołał roześmiany. Ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania. Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął.
Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie. Chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie. Przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna. Bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy. Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży. Ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem Róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemno-zielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Balon na rozgrzane powietrze. Pewnego letniego popołudnia nad lasem rozszalała się burza. Biedronka Basia i ślimak Bartek przyglądali się jej przez okno. Silny wiatr wyginał drzewa i trzeszczał w dachach domów. Deszcz lał jak z cebra. Gdy deszcz i wiatr wreszcie ustały, przyjaciele postanowili się rozejrzeć. Zobacz, Basiu, wiatr przewrócił to drzewo, powiedział Bartek. A deszcz wypłukał moje kwiatki, zauważyła Basia. Nagle pojawiła się Laura. Basia, Bartek, chodźcie szybko, ktoś się leży na łące. Przyjaciele znaleźli na łące leżącego chrząszcza. Ojej, co ci się stało? Jak masz na imię? Kim jesteś? Jestem Odetta. Mieszkam w górach, ale wiatr zwiał mnie aż tutaj. Do tego mocno uderzyłam się w głowę i uszkodziłam skrzydełka. Nie wiem, jak wrócę do domu, bo nie mogę latać. Zapłakała Odetta. Przyjaciele wzięli ją na ręce i zanieśli do domu Laury. Nie przejmuj się, powiedziała Basia. Pomożemy ci wrócić do domu. Jeszcze tego samego dnia Baltazar, Matylda i Staś przyszli zobaczyć się z Odetą. Myśleli, co zrobić, żeby mogła wrócić do domu. Najlepszy sposób to balon na rozgrzane powietrze, powiedział Staś. Ale z czego możemy zrobić taki balon? Zapytał Bartek. Możemy wykorzystać koce, poduszki i prześcieradła, zaproponowała Matylda. Zasłony i ręczniki też, dodał Staś. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Zszyli wszystkie koce, zasłony, prześcieradła i ręczniki. Trochę im to zajęło. Odetta pomogła jak tylko mogła. Z każdym dniem była coraz silniejsza. Nawet głowa przestała ją boleć. Wszystko gotowe, powiedział w końcu Staś. Dziękuję, odpowiedziała radośnie Odetta. Hurra! Lecimy! Zawołał Bartek. Jej! Jak tu pięknie! Stąd widać cały las! Śmiała się Basia.
Powoli zapadał zmrok. Gdy dolecieli na miejsce, Odeta krzyknęła z radości. Hurra! Jestem w domu! Dziękuję. Zostańcie u mnie na noc. Popatrzymy razem na spadające gwiazdy. Bardzo chętnie, odpowiedzieli przyjaciele. Odeta szybko przygotowała mały poczęstunek. Dała przyjaciołom pyszne ciasteczka i herbatę. Po kolacji wszyscy zasiedli przed domkiem Odety i czekali na pojawienie się spadających gwiazd. Hurra! Widziałem spadającą gwiazdę! Zawołał uradowany Bartek. Ja też! Powiedziała Basia. I ja! Dodał Staś. Gdy zrobiło się zimno, przyjaciele wrócili do domu Odety. Usiedli i oglądali gwiazdy przez okno. Każdy z nich wypowiedział życzenie i zasnął. Odeta życzyła sobie, by jeszcze kiedyś spotkać swoich nowych przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wieża Roberta. To było słoneczne jesienne popołudnie. Malutki żuk Robert postanowił pobawić się swoimi kolorowymi klockami. Zbuduję ogromną wieżę, powiedział do siebie i zabrał klocki na pobliską łąkę. W cieniu wielkiego dębu wysypał je na trawę. Z każdym kolejnym klockiem Robert miał coraz większe problemy, żeby dosięgnąć szczytu wieży. Musiał stawać na palcach. Właśnie miał położyć kolejny klocek, gdy stracił równowagę, a wieża rozsypała się na trawie. O nie, powiedział Robert. Będę musiał zacząć budowę od początku. Mały żuk zaczął budować od nowa. Wieża rosła i bardzo szybko zrobiła się ogromna. Ale? O rety! Żołeń z wielkiego dębu rozsypał wieżę Roberta. Moja śliczna wieża znowu się zniszczyła. To wina tego głupiego dębu! Powiedział głośno. Mały Robert zaczął od nowa. Ale tym razem nie budował pod starym dębem. Układał kolejne klocki, gdy nagle pojawili się jego przyjaciele. Bartek, Basia i Staś. Jej, Robert! Zbudowałeś piękną wieżę! Zawołali wszyscy. Już prawie ją skończyłem, tylko muszę postawić na samej górze czerwony trójkąt. Ale wtedy powiał wiatr i przewrócił wieżę. Robert bardzo się rozzłościł. Nie mogę w to uwierzyć. Nie chcę już budować wieży. Wracam do domu. Przyjaciele pobiegli za nim. Robert, zaczekaj. Może razem odbudujemy wieżę. Nie chcę już budować. Zresztą nie da się ustawić wieży z tylu klocków. Poskarżył się Robert. Wszedł do domku i trzasnął drzwiami. Jak możemy pomóc Robertowi? Zastanawiała się Basia. Musimy znaleźć sposób, żeby go rozweselić. Wiem, co możemy zrobić, powiedział Staś. W domu też mam pudełko klocków. Przyniosę je i razem zbudujemy naprawdę ogromną wieżę. Wspaniały pomysł! Ja też mam w domu klocki. Ja też swoje przyniosę. Zbudujemy najwyższą wieżę na świecie. Bartek przywiózł swoje klocki w ciężarówce, Basia w taczce, a Staś przyniósł swój zestaw w dużym koszyku. Cześć, Robert! Zobacz, przynieśliśmy nasze klocki. Może razem zbudujemy ogromną wieżę? Zapytała Basia. Możemy ją ustawić w twoim domku, wtedy wiatr jej nie przewróci. Dodał Bartek. O rety, ile klocków! Teraz zbudujemy najwyższą wieżę na świecie! Powiedział z uśmiechem mały żuk.
Musimy już tylko ustawić czerwony trójkąt na szczycie. Ty to zrób! Zaproponował Staś. Hurra! Wieża już gotowa! Zawołali przyjaciele. Bartek, Basia i Staś pożegnali się z Robertem. Mały żuk położył się spać bardzo zadowolony. Zasnął bardzo szybko, spoglądając na swoją wieżę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kapelusz Muchomora. Bartek, Basia, Baltazar, Matylda, Staś i Robert wybrali się do lasu na długi spacer. Szli uśmiechając się, gdy nagle usłyszeli płacz. Ktoś płacze za tamtym krzakiem, wyszeptał Bartek. Przyjaciele zobaczyli małego muchomora. Wyglądał dziwnie, bo nie miał kapelusza. Kto zabrał twój kapelusz? Z troską zapytała Basia. Nie wiem. Gdy dziś rano się obudziłem, nie było go. Nie martw się, pomożemy ci. Znajdziemy dla ciebie inny kapelusz. Bartek pocieszył muchomora. Przyjaciele poszli do domów, by po chwili wrócić z różnymi czapkami i kapeluszami. Przynieśliśmy dla ciebie nowe kapelusze. Zawołali i po kolei zakładali na głowę muchomora nowe kapelusze. Basia jako pierwsza nałożyła swoją kropkowaną czapkę, ale muchomor nie był zadowolony. Później Matylda założyła czapkę czarownicy. Ale ja nie chcę być wredną czarownicą! Poskarżył się muchomor. Robert przyniósł żółtą czapeczkę, ale była za mała. Później przyszła kolej Bartka. Przyniosłem dwa kapelusze, ten noszę w ogrodzie, a to czapka diabełka. Ogrodowy kapelusz śmiesznie wyglądał na głowie muchomora, ale i tak mu się nie podobał. Ten mi się nie podoba! Powiedział ponurym głosem. Czapka diabełka rozzłościła go jeszcze bardziej. Przecież wiecie, że nie jestem diabełkiem! Krzyknął z wypiekami na buzi. Ale najbardziej zdenerwował go czerwony garnek, który przyniósł Baltazar. To jest garnek! Nie mogę chodzić, bole się z głupim garnkiem na głowie! To nie jest zwyczajny garnek! Odpowiedział Baltazar. To kapelusz bałwana! Ostatni podszedł Staś. Przyniósł muchomorowi cylinder. O, ten mi się podoba! Ucieszył się grzyb. Ale może potraficie odnaleźć mój stary kapelusz? Jest mi w nim najbardziej do twarzy! Przyjaciele rozpoczęli poszukiwania czerwonego kapelusza. Nagle pojawiły się pisklęta kanarków. Wiemy, gdzie jest kapelusz muchomora. Trzy korniki zrobiły z niego łódkę. Wszyscy biegnijmy na strumień! Krzyknęła Basia. I rzeczywiście trzy korniki śpiewały wiosłując w kapeluszu muchomora. Oddajcie muchomorowi kapelusz! Zawołał Bartek. Ale obiecaliśmy płom, że je odwiedzimy. Potrzebujemy łódki, żeby się do nich dostać. Ale to nie jest łódka, tylko kapelusz i należy do muchomora. Oddajcie go! Kłócił się Bartek. Korniki w końcu zrezygnowały i oddały kapelusz. Ale jak teraz dotrzemy do pcheł? Zapytały smutne korniki. My was zabierzemy, właśnie lecimy na małą wyspę. Zaćwierkały kanarki. Hurra, będziemy latać! Krzyknęły radośnie korniki. Ale najpierw musimy oddać muchomorowi jego kapelusz. To znaczy łódkę. Zażartowały nieznośne korniki, ale Basia spojrzała na nie poważnie i przestały się śmiać. Bardzo wam dziękuję, powiedział uśmiechnięty muchomor, gdy zakładał kapelusz na głowę. Pasuje idealnie. Korniki wskoczyły kanarkom na plecy. Bezpiecznej podróży, krzyknął muchomor.
Bawcie się dobrze! Dodali przyjaciele. Chwilę później przyjaciele pożegnali się z Muchomorem. Poszli do domów z kapeluszami na głowach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam 2 niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały, możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Domek Gwiazdki.
Pewnego letniego wieczoru Bartek i Basia grali w karty w domku Biedronki. Nagle zauważyli jasne światło nad wzgórzami. Co to było? Zapytał Bartek. Wyglądało jak spadająca gwiazda. Spadająca gwiazda? Przyjrzyjmy się z bliska. Zaproponowała Basia. Bartek i Basia wzięli się za ręce i poszli w kierunku dziwnego światła. Popatrz, Bartek! Mały ślimak otworzył usta ze zdziwienia. Na szczycie wzgórza stał domek w kształcie gwiazdy. Skąd to się wzięło? Jeszcze wczoraj tu nie stał, szepnął Bartek. Zostań tutaj, powiem o wszystkim naszym przyjaciołom, powiedziała szeptem Basia i poleciała powiedzieć o odkryciu Baltazarowi, Matyldzie i Stasiowi. Gdy wszyscy przyjaciele dotarli na miejsce, ostrożnie zbliżyli się do osobliwego domku. Staś zapukał do drzwi. Świetlista dziewczynka pojawiła się w drzwiach. Miała długie włosy utkane błyszczącymi gwiazdkami i złote skrzydełka świecące w ciemności. Bartek odezwał się jako pierwszy. Kim jesteś i jak tu dotarłaś? Ale dziewczynka nie odpowiedziała. Możemy ci jakoś pomóc? I znowu żadnej odpowiedzi. Dziewczynka po prostu stała i nic nie mówiła. Dobrze, skoro nie chcesz nic powiedzieć, to nie. Wracamy do domu. Zaczekaj chwilę, powiedziała Basia. Może ona nie potrafi mówić. Nie potrafi mówić? Zapytali zdziwieni przyjaciele. Basia znalazła patyk i narysowała na piasku gwiazdę. Potem podała go dziewczynce. Nieznajoma wzięła patyk do ręki i zaczęła rysować. Mała harfa? Zapytała Basia, a mała dziewczynka kiwnęła głową. Zgubiłaś ją? Zapytała Matylda, a dziewczynka wskazała na okno. Wypadła przez okno. Dziewczynka ponownie kiwnęła głową. Nic tego nie rozumiem, mruknął Baltazar. A ja tak, powiedziała Basia. Ona mieszka w niebie, ale przez okno wypadła jej harfa. Przyleciała do nas, żeby jej poszukać. Pomożemy w poszukiwaniach, zaproponował Baltazar. Nie martw się, znajdziemy ją. Przyjaciele zapewnili dziewczynkę i poszli do lasu szukać instrumentu. Nie mogę jej znaleźć, powiedział zasmucony Bartek. Szukałem we wszystkich krzakach. Ja też jej nie znalazłem, a szukałem dosłownie wszędzie, dodał Baltazar. Rozejrzę się z góry, powiedziała Matylda i zatrzepotała skrzydełkami nad drzewami. Jest tutaj, tutaj, znalazłam ją, zawołała Matylda. A potem wyjęła złotą harfę z gniazda kanarków. Ostrożnie przekazała instrument małej dziewczynce. A ona poleciała z powrotem do domku i zamknęła drzwi. Wyjęła z włosów jedną z błyszczących gwiazdek i dała Matyldzie. To dla mnie? Zapytała zaskoczona Matylda. Dziewczynka kiwnęła głową. Potem usiadła przy oknie i zaczęła grać na harfie. A gdy grała, jej domek zaczął unosić się coraz wyżej i wyżej. Leci do nieba! Zawołała Basia z ogromnym zdziwieniem. Wkrótce domek był tylko jedną z gwiazd świecących na niebie. Szkoda, że musiała już lecieć, powiedział Staś. Matylda bardzo dbała o małą gwiazdkę. Trzymała ją w małej szkatułce i nosiła tylko w wyjątkowe dni. Za każdym razem przypominała jej o małej dziewczynce grającej w oknie na harfie, wysoko na niebie.